Witam wszystkich bardzo serdecznie, tak jak wcześniej obiecałam, oczywiście w specjalu w pierwszej części. Na początku losujemy tutaj osobę, która wygra Minecrafta Premium oraz pozostałe 6 osób, które wygrają rangi na serwerach. Więc myślę, że pierwszy zwycięzca to będzie właśnie odnośnie konta Premium. Także proszę tutaj o kontakt na jakimś, nie wiem, TeamSpeaku czy coś. Uwaga! Kto będzie tym szczęśliwcem? Biorę udział! Nick Marcin Didoser. Gratuluję bardzo serdecznie wygrania tutaj właśnie Minecrafta Premium. Proszę cię tutaj zgłosić odbiór. A teraz kolejne 3 osoby, które zgarniają rangę Super VIP na serwerze Chest PvP na nowej edycji, na całą edycję rangę SVIP. Dobrze powiedziałam? Dobrze chyba. Także losujemy. Pierwsza osoba, uwaga! X Sztynks. Gratuluję bardzo serdecznie. Kubolek. Ale farciarz, ja pierdzielę. Dobra, i trzecia osoba, Kupson. Te 3 osoby gratuluję wam bardzo serdecznie za tutaj wygranie Super VIP-ów na serwerze Chess PvP na nowej edycji, która myślę, że będzie za około 2 tygodnie. A teraz 3 osoby, które wygrają VIP-a na serwerze Skyblock, który myślę, że za niedługo, za niecały tydzień już wystartuje. Także uwaga. Taksus, gratuluję bardzo serdecznie. Mati1239, gratuluję wygrania VIP-a oraz Aleksander317, gratuluję bardzo serdecznie, a teraz zapraszam do oglądania, generalnie zobaczycie moje stanowisko, pokój, w sumie nie wiem, czy jest tu za bardzo co pokazywać, no ale jak już obiecałam i dużo osób strasznie się pytało o wszystko, to życzę po prostu miłego oglądania. A, i jeszcze możecie oczywiście zostawić fapkę, nie obrażę się, wiecie. Możecie fapkę zostawić, zajmie wam to dosłownie kilka sekund, a ja będę bardzo szczęśliwa. Trzymajcie się, do miłego oglądania. Dajcie, moi kochani, zanim tutaj przejdziecie do oglądania, mam nadzieję, że zostawicie łapęce tutaj pod tym vlogiem, nie wiem jak to nazwać, specjalem na 10k. No i zapraszam was teraz do swojego pokoju, jako że obiecałam, że po prostu was oprowadzę. Jak widzicie, wejście jest tylko oknem, no ale myślę, że możemy tutaj normalnie wejść. No i generalnie mniej więcej, poczekajcie, bo to generalnie nagrywam telefonem. Pokój mniej więcej wygląda tak, o tak. Tutaj mamy jakieś tam gówna, jakieś sobie tutaj wieża stoi, jakieś duperele standardowo. Tutaj mamy szafę, elo. Piłeczka, tutaj oczywiście treningi, w sensie sprzęcik do treningów i tak dalej. Tutaj jest moje wyrko, tam mamy, jak widzicie, moje zdobycze, tak, puchary, jakieś medale i tego typu rzeczy. Możemy w sumie podejść tutaj bliżej, wam tutaj zademonstruję, ile tutaj różnych setki, sryliardy rzeczy się udało tutaj zdobyć, tak. Tutaj mam maszynkę do ćwiczeń, tutaj jest jakieś zdjęcia, no urodziny dostałam taką ramkę ze zdjęciami, co nie. Tutaj mam piękny balkonik z widokiem właśnie na tutaj trampolinę, sobie często tam sobie właśnie skaczę, że tak powiem. Tu jest mój taki piękny ogródeczek. Tutaj jest kaloryfer, do który można sobie tutaj tak przyczepiać różne zajebiste rzeczy, różne jakieś info i tak dalej. No i teraz przechodząc już do samego komputera, myślę, że najważniejsze z tego wszystkiego to jest krzesło, które jest chyba więcej warte niż sam komputer. No i generalnie czekajcie, może odejdę to tak trochę z dala. Mniej więcej to o tak o wygląda, tak? Nie wiem, czy w sumie jest czym tutaj, co tutaj pokazywać tak naprawdę. No ale dobra, no to tutaj oczywiście głośniczek, tak? Głośniczek, muzyka sobie puszczam z tego, jak na przykład się skupić muszę czy coś. Podłączam po prostu, skupię muzykę, włączam muzykę. Tutaj mamy pilota do klimatyzacji, którą często na live'ach włączam i często gadam, że właśnie klimę trzeba włączyć, bo jest gorąco. Tutaj oczywiście standardowa ładowareczka, woda ze względu na to, że mi się bardzo często chce pić i wazelinka do ust. Dobra, nieważne. Tutaj mamy głośniki, które można podnosić do komputera. Tutaj gdzieś jest drugi głośnik, jak widzicie, tutaj się schował. Generalnie, jeżeli chodzi o ceny, komputer sobie stoi tutaj na dole i komputer bodajże 3,5 tysiąca około złożenia tego komputera kosztowało. Tutaj mamy dysk w przenośny 500 GB dodatkowy, ponieważ moje 500 mi nie wystarcza na komputerze. Tutaj mam jakieś takie słuchawki, tak? Sobie właśnie kupiłam nowe, ponieważ tamte białe mi się zepsuły. Tutaj mamy słuchawki, które też około 700 kosztują. Tutaj jest monitor. Monitor kosztował bodajże 500 zł. Ten monitor kosztował około 800 zł. No i co klawiatura? No to wiadomo, stówka gdzieś około, myszka. Myszkę mam tutaj taką V8, Bloody V8. Można sobie tutaj double click, triple i tak dalej włączać. Jeżeli chodzi o mikrofon. Mikrofon mam taki najprostszy. On kosztował bodajże 30 zł niecałe. Bo po prostu będę teraz zbierać na Blue Yeti. To jest taki mój cel generalnie, więc
Więc tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem w sumie, czy tutaj coś jeszcze pokazać. No i tutaj mam jeszcze kolejny monitor, w sensie, no teoretycznie to jest telewizor, tak? Mogę sobie tutaj oglądać różne rzeczy, ale też jeżeli trzeba, no to na przykład włączam te trzy monitory, jakby trzy te telewizory naraz, tak? No i myślę, że mniej więcej tak o to wygląda, a jeżeli chodzi teraz o specyfikację komputera, to bodajże jest Intercore i7, będziecie mieć wszystko w opisie, bo to jest dla osób, które zawsze mnie o to pytają i zawsze były ciekawe, to będziecie mieć, myślę, że w opisie. Jest naprawdę na 100%, to jest po prostu wystarczające, myślę, że nawet te lepsze gierki by tak naprawdę ten komputer uciągnął na Minecrafta, jest zdecydowanie wystarczający, ale jeżeli chodzi o streamy, przydałby się trochę lepszy procek, żeby po prostu to było wyraźnie. A teraz widzicie moją nieuczesaną fryzurę, bo mi się nie chciało czesać. Jeżeli chodzi chyba o pokój, to mniej więcej o tak wygląda i chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o pokoik. No i teraz przechodzimy do części dalszej.